O suwałkach często czytamy w komunikatach meteorologicznych. Największe mrozy, najsroższe zawieje. Gdzie jak gdzie, ale na Suwalszczyznę zima przychodzi co roku. I może dlatego właśnie nikt tu nie jest nią zaskoczony, chociaż sprawia kłopoty większe niż w innych rejonach Polski. Przygotowani byli do zimy budowlani, a Suwałki, kiedyś mała mieścina, systematycznie się rozbudowują. Powstaje lokalna fabryka domów. Niedaleko od miasta białostockie zakłady eksploatacji kruszywa Sobolew. Wielka żwirownia. Należałoby ją właściwie nazwać kopalnią odkrywkową. Potężna czeska koparka, system taśmociągów dostarczających mieszankę żwiru i piasku wprost do wagonów. Opanowali niełatwą technikę ciągłej pracy, także w sezonie zimowym, podczas mrozów i zamieci. Na ten surowiec czeka budownictwo. Na drogi Suwalszczyzny spada co roku więcej śniegu niż na kilka razem wziętych województw w kraju. Nieraz trzeba stosować taką samopomoc koleżeńską. Ekipy drogowe toczą bezustanną walkę z zaspami. A w Puszczy Augustowskiej trwa normalna praca leśników i drwali. Mimo trudności transportowych, zima to okres leśnych żniw, w najlepszych warunkach przyrodniczych, do planowanego wyrębu drzewa.